Siema, witajcie, jestem Dariel i witam Was w noworocznym odcinku Dota 2 Wyzwanie. Postanowiłem sobie, jak pewnie większość z nas, że ma jakieś postanowienie noworoczne. I moim postanowieniem noworocznym jest takie, że będę codziennie w końcu wrzucał jakiś film na mój kanał. Niekoniecznie z Doty, ale postaram się większość gier Wam pokazywać. Także, żebyście codziennie coś mieli nowego do oglądania. I postaram się też, żeby materiały jakościowo były znacznie ciekawsze niż do tej pory. Dobra. Jak widzicie na ekranie, mam teraz postać o nazwie Ancient Apparition, czyli potocznie ja go nazywam Pan Lodziarz. Pana Lodziarza właściwie. Mogliście poznać w moich poradnikach. Jednym z pierwszych. Także zachęcam Was do oglądania tego i mam nadzieję, że dzięki temu zapoznacie się właśnie z umiejętnościami i ze skillami, jakie ta postać posiada i jak mniej więcej nią grać, ale jeśli macie chwilę, to możecie zatrzymać ten film, obejrzeć ten poradnik i wrócić właśnie do tego momentu, gdzie właśnie teraz mówię. Dobra, jeśli obejrzyjcie poradnik, mam taką nadzieję, to zaczynamy już konkretną rozgrywkę. Radiant structures are fortified. Dobra, w drużynie mam czterech carry, to jest coś dziwne. A naprzeciwko mam właśnie trochę supportów, trochę offlanerów i trzech junglerów. No dwóch junglerów, ale no po prostu mają dziwny skład. Tak muszę powiedzieć, ale my mamy tak zwany endgame. Aj, sorry, makina. Chciałem scenariować. Dobra, ten lajka nie możecie tutaj na tej linii. Także to będzie spokojny, łatwy, easy lane, górny. Przy okazji też stosuję mój poradnik, który właściwie schemat postaci, który właśnie użyłem na potrzeby poradnika. Kiedyś to robiłem. Może tylko dlatego, żeby mieć, powiedzmy, łatwość wybierania skillu już. Ale myślę, że do tej idei, powiedzmy, wrócę, gdy zacznę znowu robić poradniki do postaci w tej grze. No i oczywiście... Dobra. Nie spędzaj się. O, dobra, darmowe pieniądze przyszły. Tylko, że trochę bolą. Jak w prawdziwym życiu. Jest trzecia minuta, ja mam trochę pieniędzy, więc mogę ulepszyć kuriera. Jest jakaś runa? Nie ma runy. Dobra. A to zobaczymy za chwilę, bo to takie jest... Takie... O, first blood. No, mają dobrą brudkę niestety. Ale zresztą kolega musi restartować wrótę na minutę. Także widzimy się za chwilę i mam nadzieję, że będzie ciekawsza faza raz. Dobra, jesteśmy po prawie 12 minucie. I sytuacja wygląda następująco, że jest 11-4, z tego ja mam jeden kill, ale niestety 3 razy zginęłem. No niestety... Ten mecz raczej przegram, jeśli chodzi o moją drużynę. Po prostu... A patrz, co się dzieje. To jest po prostu śmiech na sali. Masakra. No niestety mają o wiele lepszy push. I więcej supportów. No jednego supporta mają, ale w tym momencie właśnie no, mogę zrobić coś takiego i po mnie. O, oczywiście moja drużyna jest na dole, albo w mazie jest sobie. No niestety, na dwóch pusherów jednak bazy nie obronimy. No zobaczymy, czy ten Icehacker zabije tego Ember Spirita. No jak nie, będę musiał mu pomóc raczej. Jednak udało mu się.
Excuse me, sir, but it's your top tower. It says it's being destroyed. How did you do that? You denied that tower, man. That was so pro. Dobra, trafiłem go, no i że go dobiłem. Chociaż dobiłem w wieżę. Nie, lepiej się poranił. Dobra, przynajmniej wieżę dobiłem. Dostanę więcej kasy za to. Zobaczymy, co tu się dzieje. Lisz ma 9. Ja mam 7. Muszę odstawić warty. Co akurat w tym momencie nie jest bezpiecznym zajęciem. Nie masz ani gdzieś mogę biegać, ja mogę zginąć w tym momencie, ale jest runa na gody. Zawsze to więc pieniędzy. Jesteśmy goni chyba. Nie chyba, tylko na pewno. No niestety, Lajkana z na ulti z Vladimirem. No tego nie pokonasz. Nawet nie uciekniesz. Chyba, że jesteś maginą. To wtedy tak. Anti-mage. To masz uciec. Ale jak jesteś supportem, no to nie uciekniesz. No, tu mam bota. No, zobaczymy, czy uda mi się zabić tego Lisza. O! No i Starker jednak zabił go, rzucając urnę. W pewnym momencie, dobra, to jest pająk. No! Tak się zabija pająki. Zaraz pająki zabiją mnie. Nie, jednak Brutmother ma siłę. To jest jednak postać, która nie może zginie, to jednak potrafi jeszcze zdobić postać. Przed tym uciekasz. No i tu widzicie. Zajebisty Void. Super Farma. Super Farm. No, Mipo. Brawo. Brawo. So strong. No, dokładnie jak powiedział nasz Baladnar. Starker. Dobra, postaram się go wstraszyć. Dobra, czy mnie zabije? A nie, jest głupi, jednak go zabije. No i... On gdzieś uciekł. O nie, on gdzieś tu jest. No tak blisko, a jednak tak daleko. To było głupie z naszej strony. A oczywiście Nightstalker ma buty. O, ma buty. Ale zamiast składać skupę szarpszego, złożył składa chyba omleta. Masakra. Nagina. Robi Battle Fury. Już od 17 minut. A oni mają już Shadowblade'a mają. Także to jest GG. Ale przynajmniej jeszcze trochę obejrzycie tego marnego meczu. Kawałek. O, patrzcie, może się uda. Straszyć. No, cyk. Wystarczy trochę uderzyć. Nie. Ja nie rozumiem. Dobra, postawić warda obserwera, bo to jest... Żeby nie było, żeby nie pisali, że nie ma wardów, ale są. O, są pająki, jest pająk. Tąk jest. Piękna chronosfera, piękna siatka, piękny lisz,
Piękny ulti z mojej strony. Pięknie mi półmiera. Dostałem 9 level. O nie. Dota fail. To moje ulti było tak sejmiste. O Boże, 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 co to się dzieje? Your middle tower has fallen. Bro, do you even lift? Your middle barracks are under attack. We're detecting high levels of succursity, Captain. Kupię to i to. Masz mi to. Działaj. Oh lord, not the middle barracks, not old Midri. Hello, we needed that middle racks. Wow, ale pięknie wpadło, tylko żeby jakiś follow-up był, żeby poszli za nimi. No, Magina idzie sam. O Boże, nie, z kim ja gram? Poczekaj, ja dostaję takich głupich ludzi. 2-7. Jak na taką postać i na supporta, to nie jest aż tak tragicznie. Bywało gorzej. Zwłaszcza, że mi ma 0-6. No, ale to jest taka postać, że ona dopiero w 40 minucie coś robi. O, mają mekę. Także... no... mogło... o! Dobra, kiry zrobili. Ciekawe, co kupi. Ale mimo wszystko, cokolwiek wykupił, to już jesteśmy w takiej sytuacji bardzo, bardzo ciężkiej. Łolululululul. Ulti poszło. I nie dobili go. No panie, nie. Nie. Nie chcę mi się już na to patrzeć. To jest brzydki mecz. To jest tak chujowe. Ale przynajmniej magii nie nasysa. To dobra i tyle. Dobra, idzie brudka tędy. Trzeba ją trochę by straszyć. Wszystko, że ona wsiędzie tę siatkę, to... to już po niej. O Boże, i ty pająk jest. Na szczęście ja tym ultimatem mogę rzucać co chwilę. Także to jest, nie jest problem, że akurat w tym momencie mogę sobie rzucić. Zabijcie za 10 minut, sekund, 10 minut. Właściwie już mam leta zawsze. Maram, bez kulbaszera, to jest takie. No i teraz ginie. Nie wiem, czy mu się opasało to. Dlaczego tam poszedłem? Dlaczego Void ginie? Aj, co to to? No nie rozumiem, dlaczego poszedł tam. Moja postać tam w ogóle poszła. Ja muszę coś lepiej. Tak. Dobra, czterek nie żyje. Siedzę, no zaraz wstanę. Dobra, jest ulti. No super, tak. Co za defense, co za obrona, co za obrona, widzicie państwo to? Ale obrona, o Mipo, jak fajny ginie. Tak, to jest, jak się bierze Mipo kontra Lish. No, zrobiłem Lisha. O, patrzcie, jak zrobiłem Lisha. No ale im uciekł. Your top tower is under attack. Hey, forget about. O, zabili go. Patrzcie, jak zrobiłem pięknie tą katapultę. Co za piękny mecz. O, pęknie się pojawił nawet. Będzie headdress
Gdzie jest 3 minuty? O, co za respura? O, krystalista, ktoś robi. Chyba już nikt nie... O nie, myślałem, że coś się zniszczyć. Dobra, nie będę przedłużał tego meczu, bo widzicie, że już baraków ani na górze, znaczy na środku nie mamy, ani na górze, już zaraz nie będziemy mieli, ani na dole. Były tam mega klipy. I w tym momencie chyba już zakończę ten odcinek. Dota 2 wyzwanie. Niestety był to mecz porażka. Jeden z chyba z najgorszych, jaki grałem tą postacią. Także dziękuję wam za uwagę. Widzimy się jutro. Prawdopodobnie w jakimś innym materiale.